To inicjatywa mająca na celu naukę historii poprzez zabawę. Mowa o Olimpiadzie Gier Planszowych IPN, która odbyła się we Wrocławiu. W klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego we Wrocławiu odbyły się regionalne kwalifikacje do pierwszej Olimpiady Gier Planszowych IPN. Są to takie gry jak Miś Wojtek, Niepodległa, Znaj Znak, Gwieździsta Eskadra, która mówi o bitwie o Anglię, która też dotyczy alarmu Warszawy we wrześniu 1939 roku, czy chociażby obrony Lwowa. Mówi dr Katarzyna Pawlak-Weiss z wrocławskiego oddziału IPN. I tak dla przykładu o szczegóły gry Miś Wojtek zapytaliśmy koordynatora głównego Olimpiady Gier Planszowych IPN Tomasza Bastkowskiego. Opowiadano historii słynnego kaprala niedźwiedzia, który z armią Andersa przewędrował cały szlak bojowy od Iranu aż do demobilizacji na Wyspach Brytyjskich. Miś Wojtek był dzielnym żołnierzem, był wiernym kompanem, towarzyszem i gra opowiada o jego historii. A także i przede wszystkim o historii Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki. Zbieramy karty zabaw misia, zbieramy karty jedzenia misia, zbieramy karty odznak, które były w armii, w poszczególnych oddziałach, w poszczególnych jednostkach. Zbieramy także flagi państw, które były zaangażowane w tę historię Zjednoczonych Aliantów, ale też flagi miejsc, które odwiedzali bohaterowie z armii Andersa. I na tym polega ta gra, na zbieraniu tych kart. Kto więcej kart zbiera, ten wygrywa. Inicjatywa odbiła się wśród dolnośląskich uczniów szerokim echem. Ten turniej już odbył się w województwie podkarpackim, gdzie wzięło udział około 188 uczniów, w Małopolsce około 200, a na Dolnym Śląsku mamy zgłoszeń 359, więc bardzo cieszymy się z tej frekwencji. To nauka przez zabawę, wskazuje nauczyciel języka polskiego Barbara Jedynak. Pomysł zorganizowania Olimpiady Gier takich o tematyce historycznej, właśnie narodowej, jest według nas atrakcyjny. Jest to atrakcyjny sposób dla dzieci na poznawanie historii naszego kraju. Dzieci także się bardzo zainteresowały, są bardzo zadowolone. O czym świadczą relacje ich samych. Przyjechałem dlatego, żeby rozwinąć swoje umiejętności z historii. Dowiedziałem się dzięki temu, kiedy powstała Armia Krajowa, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i wiele innych. Przyjechałam tu, żeby zdobyć nowe doświadczenie. Pomyślałam, że to jest bardzo ciekawa rzecz, którą mogłabym zrobić. Poznałam nowe postacie, nowe symbole, które były podczas II wojny światowej. To nie jest taka nudna nauka, nad którą trzeba spędzać czas, czytać książki, tylko to jest nauka poprzez zabawę i według mnie lepiej wtedy wiedza też wchodzi. I to jest przyjemniejszy czas też. Najlepsi gracze z Dolnego Śląska i innych regionów będą mogli powalczyć o medale podczas finałowych rozgrywek, które odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie w kwietniu 2023 roku.